dzisiejszym mamy szczególną uroczystość, a mianowicie od wielu lat oczekiwany nowy budynek przedszkola samorządowego numer 6. Po 68 latach pracy w starym budynku przedszkola przy ulicy Łomaskiej 21 dzisiaj rozpoczynamy nowy rok szkolny dnia 1 września 2022 roku w nowym budynku przedszkola samorządowego numer 6 przy ulicy Łomaskiej 2D. Jak sama nazwa wskazuje, przedszkole numer 6, a więc wszyscy, którzy pracują, i dzieci, i młodzież, starają się pracować jak najlepiej potrafią, z oddaniem. Od wszystkich w większości otrzymujemy notę numer 6, bo jakby mogło być inaczej. Wielka euforia, wielki zachwyt, a wewnętrznie wielka duma, że to ja, jako skromna osoba, mam przyjemność otwierać nowe przedszkole. Poprzednie panie dyrektorki, które pracowały na przełomie tych kilkudziesięciu lat, było ich dwie. Pierwszą panią była pani kierownik przez 2 lata, pani Zaręba. Drugą panią dyrektor przez 15 lat była pani Kazimiera Zradzińska. Trzecią panią dyrektor, która jest dzisiaj obecna z nami, była pani Irena Sadownik, która sprawowała tę funkcję przez 30 lat. Ja jestem skromnie tylko 7 lat dyrektorem i to mi przypadł w tym udziale wielki zaszczyt otwierania dzisiaj wraz z panem prezydentem miasta Biała Podlaska, Michałem Litwiniukiem, tego przepięknego, nowoczesnego budynku. Zmienia się bardzo dużo. Pracowaliśmy w małych salach, które nie były pełnometrażowe. Dzisiaj wchodzimy do pięknych, przestronnych, widnych, kolorowych sal wyposażonych w pomoce dydaktyczne. W każdej sali mamy komputer do pracy nauczyciela. Następnie w każdej sali i w każdym pomieszczeniu mamy klimatyzację, która w różny sposób będzie pomagać w pracy pracownikom, nauczycielom, ale także będzie odpowiednia temperatura w salach dzieciom, które będą się uczyły, bawiły i rozwijały, rosły. Rodzice są bardzo zadowoleni. Rodzice są wręcz oszołomieni, że mamy tak piękne, nowoczesne, przestronne przedszkole na miarę XXI wieku. To jest zasługa pana prezydenta, całej Rady Miasta Biała Podlaska, że wspólnie chcieli podjąć taką decyzję i zgodnie głosowali o przyznanie takich środków i dokończenie budowy. Kochani, tak bezpośrednio pozwolę się zwrócić do naszej wspólnoty. To piękne, wielkie święto. Pani dyrektor, przeczytam informację o roku powstania przedszkola. Bo jeżeli dobrze policzymy, to chyba celnie się do 1954. I wyobraźmy sobie, że po tych 68 latach to jedno z najstarszych przedszkoli w Białej Podlaskiej zyskuje swoją nową siedzibę. To moment historyczny także ze względu i na fakt, że mija już 27 lat, odkąd po raz ostatni w Białej Podlaskiej oddawano do użytku zupełnie nowy budynek przedszkola. Wówczas podobne święto miało miejsce w przedszkolu numer 13 przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka. Szmat czasu, jest mi niezmiernie miło. Jako prezydent miasta jestem dumny z tego, że wspólnymi siłami, przy wydatnym, o czym za chwilkę wspomnę, wsparciu środków Unii Europejskiej, możemy te kolejne kamienie milowe do rozwoju naszej oświaty dokładać. Budowa nowego budynku przedszkola, do którego przenieśliśmy je z tego właśnie mającego sto kilkudziesięcioletnią historię budynku, który niegdyś był jedną z najbardziej okazałych posiadłości ważnych dla życia społecznego i gospodarczego naszego miasta. Był to przedsiębiorca Rabe, właściciel fabryki mebli. Willa gościła między innymi
siedzibę przedszkola nr 6, choć o tyle niefortunne miała sąsiedztwo, że w tym budynku swoje miejsce miało i ma dotąd Muzeum Południowego Podlasia z jego oddziałem, a sama historia tamtej nieruchomości obejmuje także okres II wojny światowej, gdy znajdowała się tam katownia Gestapo. Cieszymy się, że rzeczywiście do historii przechodzi ten etap funkcjonowania przedszkola nr 6, że w zupełnie nowej i przyznajmy imponującej formie będzie mogło służyć tym najmłodszym mieszkańcom Białej Podlaskiej. A jest to rzeczywiście bardzo nowoczesny obiekt. 900 metrów kwadratowych powierzchni, co już wspomniano, 5 oddziałów, a więc 125 milusińskich, 125 milusińskich, to obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Już rzekłem, że to wszystko nie zdarzyłoby się bez życzliwego wsparcia środków pochodzących z Unii Europejskiej. W 2019 roku miałem przyjemność z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim podpisać umowę na realizację unijnego projektu pod nazwą Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych. To znów historyczny akcent tego całego procesu, ponieważ to dofinansowanie sięgnęło niemal 20 milionów złotych, 17,5 miliona złotych środków unijnych i 2 miliony złotych pochodzące ze środków Ministerstwa Infrastruktury. W ten sposób te niemal 20 milionów złotych pozyskanych na ten jeden projekt stanowi najwyższe jednostkowe dofinansowanie do kiedykolwiek zrealizowanego w Białej Podlaskiej projektu z udziałem środków unijnych. Łączna wartość nakładów i środków pozyskanych na kilkuetapową rewaloryzację zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów jest wyższa, ale jak zauważyłem, było to kilka etapów, natomiast tutaj jednostkowe dofinansowanie do konkretnego projektu było absolutnie rekordowe. Śpieszę wyjaśnić lub przypomnieć, że oczywiście tyle to przedszkole nie kosztowało. Jest ono jednym z 9 inwestycyjnych elementów składających się na całość projektu. Przypomnę, że to dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2021. I w ramach tego szerokiego projektu już cieszymy się pewnymi ukończonymi lub mającymi się po końcowi inwestycjami, takimi jak budowa pierwszego w Białej Podlaskiej rodzinnego domu dziecka przy ulicy Kolejowej 21, budowa kamienicy przy ulicy Krótkiej 1 w ścisłym centrum miasta przeznaczeniem na realizację usług z zakresu kultury miejskiej, to przebudowa, remont rynku babskiego, tego naszego najstarszego, najchętniej odwiedzanego rynku w ścisłym śródmieściu miasta. To także stworzenie bardzo atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, sportowej, wypoczynkowej w obszarze pomiędzy ulicami Kruczoł Wyzwolenia i Drzewieckiego i kilka innych zadań, wśród których jeszcze z niecierpliwością czekamy, a najbardziej chyba rodzice przywożący dzieci do tego przedszkola, bo to jest kompletna przebudowa, modernizacja układu drogowego za Sasem, między innymi tego miejsca, w którym się znajdujemy. Taki jest charakter projektów rewitalizacyjnych, bo służą, jak ma nazwa wskazuje, przywróceniu funkcjonalności zdegradowanym obszarom miejskim. Wszyscy znamy dokładnie okolice i tak jak dziś zadziwieni jesteśmy zupełnie nową jakością nowego budynku przedszkola, tak pewnie w przyszłym roku będziemy mogli już cieszyć się zupełnie nowym obrazem tej najbliższej okolicy. Będzie to kompletny remont z przebudową układu drogowego, w zasadzie jego budową od nowa wraz z sieciami i terenami przyległymi. Jeszcze raz bardzo chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym ze szczególnym uwzględnieniem firmy, która wykonała te inwestycje. Patrzę na współwłaściciela, pana Grzegorza Kusznerucha. Panie prezesie, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Tylko pan i pańscy współpracownicy oraz my, urzędnicy, w szczególności
pan prezydent Maciej Buczyński, pan naczelnik Stanisław Romanowski, pracownicy Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta wiedzą, jak wiele przeszkód musieliśmy pokonać, żeby do tak szczęśliwego i efektownego finału inwestycje doprowadzić. Nie wskazałem pana prezesa, nie przytoczyłem nazwy firmy. To oczywiście bialska firma Dąbut, rodzinna firma z tradycjami. Wielkie brawa dla państwa. Już króciutko. Życzę państwu u progu tych kolejnych długich lat, którymi pisać będziecie historię przedszkola, by tak jak dotychczas było to miejsce wypełnione miłością, tą najbardziej bezinteresowną i najlepiej rozumianą troską o dobro tych najbardziej potrzebujących naszej wrażliwości, naszej opieki, tego mądrego, dobrego wychowania z korzyścią dla rozwoju Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i te podziękowania kierowane do wszystkich państwa składam na ręce pani dyrektor. Życzę wam, żeby to był początek waszego, kochane dzieciaki, startu w życiu ku naprawdę wielkiej przyszłości. Gratuluję tego obiektu. Obiekt, szanowni państwo, bez ludzi, bez dzieciaków nie byłby wart niczego. A więc wartość tego obiektu to jest wartością, kto w nim jest i kto w nim będzie się uczył i dostosował się do życia codziennego. Życie, które jest coraz trudniej i coraz jest naprawdę skomplikowane. Jako lekarz, jako pediatra, nie jednego z tych dzieciaków pewnie przysiadł przez moje ręce. Życzę, żeby to zdrowie towarzyszyło wam do końca świata jeden dzień dłużej. I żeby wasza obecność w tym przedszkolu była stuprocentowa. Czyli dużo, dużo, dużo zdrowia. I rodzice kochani, bądźcie pewni, że w rękach wychowawców, gdzie potrafili przekazać nam na podstawie tego wykazu czy pokazu muzycznego, gdzie potrafią naprawdę dużo zrobić. I to jest rzecz pocieszająca. A więc przedszkolanki, tak niech będzie. Proszę mnie nie obrażać, ale tak jesteście znani, mówię to przedszkolanka, to niech wasza robota, wasza praca, zaangażowanie owocować dalej, tak jak dzisiaj to widzimy. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz gratuluję pani dyrektor i panie prezydencie, też jeszcze raz gratulacja i podziękowania za to, że jest taki obiekt. I oby tych obiektów było jak najwięcej i oby ten plan rewitalizacji wszystkich tych projektów udało się zrealizować. Wszystkiego dobrego.